Pierwszy wywiad na onaonaona.com to był wywiad z Jolantą Kwaśniewską. Wywiad po to zrobiony, żeby dodać Wam siły w walce o lepszy świat, w walce o lepszą Polskę, w walce o mądrzejsze życie. Chciałam Ci po pierwsze w imieniu dziewczyn, które czytają nasz portal, za to bardzo serdecznie podziękować. A teraz zapytać Ciebie o to, jak się dzisiaj tutaj czujesz? Po tym wszystkim, co już się wydarzyło i na myśl o tym, co się wydarzy. No to jest miejsce magiczne. To jest miejsce, które daje tak gigantyczny power. Ja myślę, że wzajemnie od siebie bardzo wiele czerpiemy. Bo podoba mi się przed chwileczką panie, które robiły sobie ze mną zdjęcie, mówi tak, dodaje pani sił. Ja mówię, i vice versa, bo to jest takie chyba taka fajna synergia, prawda? Że wzajemnie mamy takie wrażenie, że... Cały czas tutaj dziewczyny podchodzą i chcą przekazywać to wszystko, co się dzieje u nich w ich życiu. To jest ogromnie ważne, bo jak obserwowaliśmy wszystkie panele, a mamy w tej chwili chyba też trzeci czy czwarty już kolejny panel. Każda z panelistek jest tak świetnie przygotowana, jest tak fachowa w swoich wypowiedziach, że ja mogłabym sobie życzyć, żeby tak wyglądały wszelkie dyskusje w telewizji. Żebyśmy mieli takie wrażenie, że słuchamy osób, które rzeczywiście mają głęboką wiedzę i od których możemy się wiele nauczyć. I mam takie wrażenie, tym bardziej, a graniczące z pewnością, że gdyby właśnie te kobiety znalazły się w polityce, to Polska byłaby lepiej rządzona, czego tobie, sobie, nam wszystkim życzę. Wiesz, czasem niewiele trzeba, po prostu trzeba się zorganizować, no i zacząć nadawać do świata, do ludzi, do kobiet, które są po drugiej stronie i czekają. A wśród czytelniczek forum bardzo wiele dziewczyn pisze o tym, z jaką przemocą się zmagają. Ty jesteś odpowiedzialna za panel o przemocy w rodzinie. Powiedz mi, co zostało poruszone, co w Twoim życiu, w tej chwili zajmuje największą jego część w sprawie związanej z przemocą? Od wielu, wielu miesięcy spotykamy się w takiej grupie bojowej, grupie inicjatywnej i dyskutujemy o tych sprawach, które powinny się zmienić, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ja mogę się cieszyć, bo nie mam... My bardzo często krytykujemy, ciągle mówimy, rząd nic nie robi, tak się mało dzieje. Ja mam wrażenie, że mamy bardzo niewiele wiedzy na ten temat, że przez te spotkania, w których uczestniczyłam, bo to najpierw ja zapraszałam świetne dziewczyny, Zosię Smoktunowicz, która jest taką moją podporą, która sama miała ogromne problemy przemocowe w domu i to ona prosiła mnie o pomoc, ja do niej pierwsza wyciągnęłam rękę, a w tej chwili Zosia pomaga mi. Są dziewczyny z fundacji, Magda Gwizdak jest... Kasia Bielińska z Centrum Praw Kobiet, są przedstawicielki Niebieskiej Linii, są panie profesorki z Uniwersytetu Warszawskiego. Patrzymy się, jak wyglądają zapisy ustawowe. Udało nam się to, co jest osiągnięciem Kongresu Kobiet, poprzednich Kongresów Kobiet, to fakt, że udało nam się doprowadzić do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z 2005 roku. To jest bardzo wielka sprawa, bardzo ważna dla nas sprawa, ale jest mnóstwo do zrobienia. My wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Ja zrobiłam rzecz niezwykłą, ponieważ postanowiłam przez te ostatnie pół roku posprawdzać, jak funkcjonują te zapisy, które są całkiem sensownie przygotowane. Wiadomo, że kartka jest i papier jest cierpliwy, w związku z tym zniesie każdy zapis. My mamy całkiem niezłe ustawodawstwo. Problem polega na tym, że jak przyglądniemy się, zaczynamy dodzwaniać się do poszczególnych miejsc, i pytamy się, przepraszam bardzo, ile razy w ciągu roku u Państwa, w Warmińsko-Mazurskim na przykład, to jest miejsce, które dla mnie jest ważne, bo pewnie pamiętacie w tym roku, wszystkie najobrzydliwsze sprawy przemocowe tam się odbywały. W Szczepankowie recydywista wyszedł na wolność przed kolejną sprawą związaną z molestowaniem seksualnym swojej pasierbicy. Zamordował żonę, pasierbicę, swoją córkę, sam popełnił samobójstwo. Zorientowałam się, że zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w tym roku się w ogóle nie zebrał, a obowiązek ustawowy nakłada konieczność spotkania się przynajmniej raz w kwartale. Ale taką organizacją, mówimy, chcemy być taką organizacją, która się nazywa Watchdog, czyli chcemy patrzeć na ręce władzy, organom, które powinny odpowiadać za określone rozwiązania formalno-prawne, bo mamy bardzo wiele organizacji pozarządowych, które świetnie działają. Wiemy, że jest bardzo mało środków, ciągle za mało, mimo że od 2006 roku ta ilość środków przeznaczonych na przeciwdziałanie przemocy podwoiła się, ale jednocześnie inne wskaźniki bardzo zmalały, nawet w Warszawie, więc co my mówimy tam o jakiejś głębokiej prowincji. Cieszę się, ponieważ
Do tej pory to ja zapraszałam do fundacji pana ministra Kwiatkowskiego, pana ministra Millera, przedstawicieli pani minister Fedak. W tej chwili to ja jestem zapraszana jako partner społeczny. Jaki będzie wniosek z naszej jutrzejszej konferencji, bo dzisiaj to nagrywamy, w związku z tym jutro pewnie nie zdążymy tego nagrać. Dwa najważniejsze wnioski, które będą wypływały z naszej konferencji, to stworzenie centrum monitoringu i obiecuję Wam, że doprowadzę do tego, że to centrum monitoringu jako organizacja pozarządowa, jako absolutnie organ, organizacja, struktura, powiedzmy tak, działająca, absolutnie niezwiązana z żadnym układem formalnym, układem to złe słowo, a niezawisła, najlepsza. Niezależna, to jest najważniejsze. Niezależna. Tak. To jest pierwsza rzecz, czyli centrum monitoringu, żebyśmy wiedzieli, jak to zjawisko wygląda, żeby było jedno miejsce, gdzie śledzimy nie tylko kwestie ustawowe, tylko jak wygląda dostosowanie prawa europejskiego, jakie inicjatywy społeczne są podejmowane. Chcemy wielką kampanię społeczną w przyszłym roku związaną z przeciwdziałaniem przemocy przygotować. I druga rzecz, telefon. Telefon, to jest bardzo ważne. Ja nazywam to telefonem alertowym, ponieważ bardzo wielu osobom, nawet politykom, myli się, że niebieska linia, która jest bardzo trudna do zapamiętania, to nie jest telefon, gdzie może kobieta, która została skatowana przez swojego prześladowcę, odezwać się. To jest niezbędne, to jest bardzo ważne, bo rodzajem takiego telefonu czasami bywa kontakt na forum, chociażby forum mojego portalu, kiedy po drugiej stronie są przerażone, bojące się własnego cienia dziewczyny. Ja wiem o tym, że one nawet czasami boją się napisać na forum, bo lęk paraliżuje. Gdybyś teraz mogła do nich powiedzieć, do tych, które będą nas oglądać i czytać, co mają zrobić, żeby przestały się bać? Ja myślę, że przede wszystkim temat związany z przemocą nie jest tematem wstydliwym. To tak było w moim pokoleniu, to tak było w pokoleniu naszych babek, że koleżanka do koleżanki mówiła, daj spokój, gdzie ty pójdziesz dzieciakiem? Bije, to pewnie kocha. Zostaw to, nieś swój krzyż. Bardzo często tak się mówiło. Teraz każda z was ma prawo po pierwsze zgłosić do bardzo wielu organów. Została wydana teraz taka ulotka też przy współudziale mojej fundacji. Możecie dzwonić na numer 112. Pamiętajcie, 997 to jest ciągle numer, który wskaże, gdzie dalej szukać pomocy. Centrum Praw Kobiet, wiele innych instytucji. Jest świetna strona internetowa, która się nazywa Ujawnij. Poznałam dwóch fantastycznych facetów, którzy stworzyli tą stronę. Jeśli gdziekolwiek dzieje się krzywda, jeśli gdziekolwiek jest łamanie prawa, na stronie Ujawnij możecie zgłaszać się z tego tymi problemami. Jeśli chcecie pomocy, odzywajcie się także do mojej fundacji na stronę internetową radafundacji@fpbb.pl. Na stronie internetowej znajdziecie wszelkie namiary do nas. Także bardzo chętnie pomożemy. No i oczywiście możecie liczyć na nas, na nasz portal, tak, na onaona.com. Czekamy na wasze listy. Forum jest bardzo aktywne i teraz mam do ciebie prośbę. Pozdrów te dziewczyny, które... Dziewczyny, ściskam was najserdeczniej. Kocham was miłością prawdziwą i głęboką. Tule do serca. No i ucałowania dla onaona.com. Trzymasz za nas kciuki? Ucałowania, jak najbardziej. Od początku. To prawda. To trzymaj dalej, bo jest nam to potrzebne. Dziękuję bardzo. Z całego serca i do zobaczenia dalej tu w kuluarach.